Dzień dobry, Kubiak Bartek, Warszawa Sport.pl. Trenerze, ja mam pytanie do pana takie. Co chciałby trener zobaczyć w poczynaniach swojej drużyny jutro, aby odbudować zaufanie kibiców, tych najwierniejszych kibiców, którzy w czwartek zjawią się na stadionie? Dzień dobry. A co byś chciał? Zwycięstwo zobaczyć, tak? Co? Pierwszą brameczkę? No takie niestety są cele teraz przed nami. Nie mamy szans na awans, więc musimy się skoncentrować na tym, aby zatrzeć to negatywne wrażenie, jakie zostawiliśmy w Lidze Europejskiej, chociaż wiemy, że w większości tych spotkań byliśmy równorzędnym rywalem dla tych drużyn, jednak nie strzelaliśmy bramek i nie mamy punktów, nie mamy żadnej bramki strzelonej i to jest główny cel na jutrzejsze spotkanie, aby osiągnąć dobry wynik i przede wszystkim zacząć strzelać również w Europie, bo gdybyśmy sumowali wszystkie te okazje, jakie mieliśmy, no to powinniśmy strzelić nie tylko jedną bramkę, ale więcej. Niestety brakło nam w niektórych sytuacjach i trochę szczęścia i trochę odwagi ze strony sędziego, bo takie sytuacje też były. Dlatego no to będzie głównym celem na jutrzejsze spotkanie. Jeszcze się dopytam, a czy nie dziwi trenera tak słaba frekwencja, która jest spodziewana na jutrzejszym meczu? No ja w jakiś sposób jestem do tego przyzwyczajony, że wtedy, kiedy tracimy szansę na awans, to zainteresowanie jest no niezbyt duże. Wiemy też, że bilety na Legię nie są tanie. My rozgrywamy naprawdę dużo spotkań i nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki wydatek. No ale przede wszystkim brakuje tego smaczku, jakim jest szansa na awans do kolejnej rundy i to, żeśmy stracili mimo wszystko. Wiem, że drużyna będzie starała się zagrać jak najlepiej dla tych kibiców, którzy przyjdą, ale również dla tych, którzy będą nas oglądali przed telewizorami, bo mamy swój cel, tak jak wcześniej wspomniałem. Prosimy o kolejne pytanie. Chciałem dopytać jeszcze właśnie o tych kibiców, a właśnie zapytać, czy wy panowie macie może jakiś apel do kibiców, żeby przyszli mimo wszystko na mecz, bo na razie tych biletów jest sprzedanych, z tego co widziałem, 11 tysięcy. To nie powala jakoś na kolana, a rywal mimo że osłabiony, to jednak to jest spora marka, którą warto by było chyba obejrzeć. Nie wiem, czy musimy namawiać kibiców do tego, aby przyszli. Kibice wiedzą, że drużyna zawsze, kiedy wychodzi na boisko, stara się dać z siebie wszystko. Natomiast jeszcze raz podkreślę to, że brak szans na awans ma niesamowicie duży wpływ na to. Ja przypominam sobie również, bo mówi pan o marce zespołu, rzeczywiście jest to drużyna z Ligi Włoskiej, w których szeregach są naprawdę dobrzy piłkarze, ale przypominam sobie takie spotkania, jakie rozgrywaliśmy jeszcze nie tak dawno i to dwukrotnie z Borussią Dortmund i też zbyt wielu kibiców na trybunach nie było. Chociaż były to spotkania towarzyskie, to jednak nawet Borussia nie przyciągnęła zbyt wielu kibiców. A propos tego wyjazdowego bilansu Lazio w tym sezonie, oni jeszcze w lidze nie wygrali, na wyjeździe w europejskich pucharach też nie. Czy pan tutaj widzi jakąś szansę w tym, żeby przynajmniej nie pozwolić im na poprawienie tego bilansu? Wiemy o tych statystykach, zgadza się, mają problemy z wygrywaniem na wyjeździe. W bramkach również w lidze bodajże mają 17-17, jeśli chodzi o bilans bramkowy. Ale jest to zespół, który dysponuje naprawdę bardzo szeroką kadrą i chociaż mówi się o tym, że niektórzy z zawodników nie przyjadą, to oni jednak rotowali swoją kadrą też dosyć mocno. Nie mają jeszcze zapewnionego awansu, stąd też my nie spodziewamy się, że będziemy mieli jakąś taryfę ulgową. No nie mają zapewnionego awansu, ale tak troszkę jakby
może nie zabrzmi to dobrze, ale po macoszemu traktują ten mecz, bo mimo kontuzji, tak czy tak, jeszcze trener Petkowicz, który siedzi na gorącym dosyć krześle, dokłada niedoświadczonych zawodników prawdopodobnie do tego składu, więc taki totalnie eksperymentalny skład wystawia przeciwko Legii. Nic podobnego. Ja w to nie wierzę. Jutro się okaże, jaki będzie skład. Nie. Tutaj wydaje mi się, że się pan myli. To będzie naprawdę dobry skład. Skład taki, który będzie chciał zapewnić Lazio awans do następnej rundy. Jeśli, Kuba, mogę ciebie zapytać tym razem, czy zwracaliście uwagę jakoś baczniej na tych dwóch zawodników, którzy sprawili, że przegraliście w Rzymie, czyli tego, który podawał i tego, który strzelał, bo nieprawdopodobnie jutro wystąpią. Dzień dobry. Lazio to zespół, który dysponuje bardzo silną kadrą. Dwójka wspomnianych zawodników to jest część tak naprawdę zespołu i jesteśmy przed analizą zespołu rywala i na pewno skoncentrujemy się na całej drużynie, bo nie uważam, aby dwójkarz miał tak potężny wpływ na to, co dzieje się na boisku. Natomiast ponad wszystko, jak to ma miejsce zawsze przed każdym meczem, na pewno będziemy się koncentrować na swoich zadaniach na boisku. Wystąpi rezerwowy bramkarz, który nominalnie nie występuje w pierwszym składzie. Chyba by było fajnie coś w końcu strzelić, prawda? No ma pan niesamowite dojście do zespołu przeciwnego, skoro już pan wie, kto zagra w bramce. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze raz podkreślę, koncentrujemy się na swoim zespole, bo jesteśmy w sytuacji takiej, że na pewno nie chcemy skończyć tej edycji Ligi Europejskiej z takim stosunkiem, jaki jest na obecną chwilę. Jeśli mogę, chciałem o jeszcze jedną rzecz zapytać, ale tym razem o taką świeżą decyzję. Komendant główny policji chce zakazu wyjazdowego dla kibiców w Ekstraklasie do końca sezonu. Jak panowie postrzegają taką zapowiedź? Na pewno mają ku temu mocne argumenty, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę i wiemy, że mecze, w których kibice gości są na stadionie, no one są atrakcyjniejsze. Ten doping jest zdecydowanie głośniejszy, lepszy. No ale tak jak mówię, to już cała analiza ze strony tych, którzy zajmują się bezpieczeństwem na stadionach, być może zmusiła do tego, aby wystąpić z takim pismem zarówno do PZPN-u, jak i do Ekstraklasy. Wiadomo, że wszyscy byśmy chcieli, żeby było spokojnie na stadionach, żeby nie było żadnych ekscesów, bo czym więcej kibiców na trybunach, tym lepsze widowisko. Kuba? Są to sprawy, na które nie mam absolutnie żadnego wpływu i nie chciałbym zabierać głosu w tej sprawie. Ale grałoby się chyba gorzej mimo wszystko, gdyby bo to nie mówimy do końca roku, tylko do końca sezonu, to bardzo długi czas i gdyby ci kibice gości nie mogli przyjeżdżać, myślisz, że dla piłkarzy byłaby to jakaś różnica? No oczywiście, kolosalna. Są czasem momenty, grając na wyjazdach, gdzie coś nie idzie, ale słyszymy doping naszych kibiców i czasem są to chwile bardzo przełomowe. Natomiast w tych sytuacjach zawsze wydaje mi się warto karać jednostki, wyłapywać tych, którzy są winni w danej sprawie, a w takiej sytuacji często się kara osoby, które jadą, kibicują, a nie broją o tak. Dlatego wydaje mi się, że to wszystko, na pewno jest to problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić, ale to nie są, ja nie jestem kompetentny, nie mam wiedzy absolutnie, jakie jest prawo, jak sobie z tym radzić. Proszę. Dzień dobry, Adam Dadziuk, Przegląd Sportowy. Kuba, co cię zmusiło, że przyszedłeś tutaj do nas? Dawno cię nie było, ogłaszałeś jakieś cisze medialne? Ciszę nie, natomiast no, nasza piękna pani rzecznik wczoraj mi wzięła na takie argumenty, no tak naprawdę nie wiedziałem, co mam powiedzieć i musiałem się zgodzić. Ja myślałem, że to może trener, bo zero po stronie zysków, że bierzemy Wawrzyna, może jak on przyjdzie, to szczęście przyniesie. Mówiłem mu to idąc tutaj.
że tak muszę się tłumaczyć z wyniku spotkania. Gdyby Kuba strzelał bramki, to by było inaczej. Ale wie pan, trener, że jest taka opinia, że Kuba najpiękniej opowiada o porażkach. Nie, nieprawda, nie, Kuba? Czy ja wiem, że jest opinia, jakiś trener powiedział, znany trener, którego bardzo dobrze znam, że gdybym grał tak, jak gadam, to bym w Realu był. Ja już na poważnie, Kuba, jesteś jednym z już niewielu zawodników, którzy grali w Lidze Europy 2 lata temu i wprawdzie teraz zagrałeś tylko w jednym meczu. Da się porównać, widzisz przyczyny tego, że wtedy wam się udało, a teraz wam się nie udało? Nie chciałem się skupić na przyczynach, bo każdy z nas na pewno ma jakieś swoje spostrzeżenia, natomiast no, absolutnie zgadzam się z tym, że w tej edycji byliśmy bardzo nieskuteczni. Mieliśmy kilka dogodnych sytuacji. Nie udało się to zamieniać na bramki. Jadąc tutaj na stadion sobie myślałem, że fajniej byłoby ten jutrzejszy mecz był decydującym w przypadku naszego zwycięstwa o wyjściu z grupy. Pamiętam, miało to miejsce 2 lata temu w meczu przeciwko rewanż z Rapidem. Bukaresz, który dał nam wyjście z grupy. Wszyscy chyba pamiętam, jak świetna była atmosfera po meczu. I tyle co do porównań tamtej edycji z tą. Panie trenerze, jeszcze chciałem zapytać, czy coś się zmieniło w kwestii kadry drużyny, czy uzbiera pan 18, tak dzisiaj liczyłem, to 17,5 uzbierałem. Nie, no 15 zawodników z Wola, to 3 bramkarzy może jak powołamy, to będzie 18. Nie, poradzimy sobie w jakiś sposób, nie zmieniło się w ostatnim czasie nic na naszą korzyść, że tak powiem. My musimy troszeczkę poczekać, żeby kolejni zawodnicy dołączyli do nas. Niektórzy już tego nie zrobią, bo do końca tego roku kalendarzowego już nie będą grali. Ja tylko mam nadzieję, że no nie będzie takich sytuacji jak w ostatnim spotkaniu ligowym, gdzie straciliśmy 2 zawodników, bo w tym tempie to byśmy rzeczywiście mieli bardzo duże problemy, żeby dokończyć te rozgrywki. A myśli pan teraz tylko o meczu z Lazio, czy z tyłu głowy jest jednak pod Beskidzie i kolejne spotkania w Ekstraklasie? Jest taka myśl, jeśli chodzi o ligę, bo wiemy, że jesteśmy w lidze w dobrej sytuacji i chcielibyśmy mieć jak największą przewagę po tej, no nie pierwszej rundzie, bo jest kilka spotkań z rundy rewanżowej rozgrywanych w tym roku. Już wiemy, że nie będziemy grali na wiosnę w europejskich pucharach, co pozwoli nam skoncentrować się przede wszystkim na lidze. Dlatego też jak największa przewaga wypracowana w tej chwili na pewno by nam ułatwiła zadanie i myślę tutaj o obronie tytułu mistrzowskiego w spotkaniach na wiosnę. Nie zapominamy również o Pucharze Polski, gdzie akurat w tym takim maratonie 8 spotkań w tak krótkim okresie czasu, to tym ostatnim spotkaniem będzie mecz z Górnikiem Zabrze na wyjeździe. I w tej chwili na pewno nie będzie, wiemy już, że nie będzie to łatwe spotkanie, aby dojść do kolejnej fazy, gdzie Puchar już jest rozgrywany w systemie mecz i rewanż. Dziękujemy bardzo. Pierwsze 15 minut treningu jest otwarte dla mediów. Dziękujemy.